dobry, witamy w kolejnym odcinku. Nietypowo, ale staramy się, żebyście mieli dwa odcinki, bo są takie prośby. No to jak gimnastykujemy się tak, żeby był każdy zadowolony, także robimy drugi odcinek. Staramy się teraz, byliśmy w Muzeum Marynarki, jak widzieliście w poprzednim odcinku, i Muzeum Historii Marynarki Holenderskiej, a teraz jedziemy, nie wiem gdzie jedziemy, ale to wszystko właśnie niespodzianka, bo Natalia gdzieś klepnie coś w mapę i ruszamy. No to i tak sobie na spontanie. Tutaj widzicie, ładnie to jest, bardzo mi się podoba. To nie jest marina, bo to będzie port wojenny. Tutaj widać okręty, bo jeżeli chodzi o nazwy, statek to jest cywilny, a jeśli chodzi o wojenny, to jest okręt. Tam w oddali widać właśnie, to kiedyś te okręty wyglądały zupełnie inaczej, a teraz to są budowane w technologii stealth, czyli musi mieć odpowiedni kształt, żeby na radarze jak najmniejszy sygnał pokazywał, żeby go był jak najtrudniejszy do wykrycia. Także ruszamy, nie wiemy dokąd, ale ja wiem. No ty wiesz, no właśnie. A my jedziemy co? Tam gdzie nas zawiozą. Zawiezie Natalia. Okej. No i przejeżdżamy sobie teraz. Jakby cieśniną, bo nie wiem jak to nazwać. Tutaj są śluzy, widzicie jakie takie wielkie. I się przedostajemy na drugą stronę. Remont z tego na razie. Wszystkiego jest remont. Tutaj jakieś turbiny stoją. Aha. No jak to zwykle wiatraki, to muszą, oni to wiecznie coś kopią. Wiecznie gdzieś, ja właśnie kiedyś się zastanawiałem, bo u nich tutaj można na parkingach zobaczyć przeogromne maszyny budowlane. Dźwigi, koparki, ciężarówki, wywrotki. No dla tych wszystkich maszyn trzeba znaleźć pracę, no po prostu te maszyny nie są po to, żeby stały, tylko pracowały i zarabiały na siebie i na firmę. I tutaj faktycznie te wszystkie firmy coś tu zawsze kopią, poprawiają. Jak nie wały, to później drogi... Jest przychodziel, więc muszą. No właśnie, proszę bardzo. Morze Północne, no. Ktoś by powiedział, że szaro, buro i ponuro, ale nie, no. Dzisiaj jest ciepło, także nie narzekamy. Ostatni tydzień był naprawdę upalny, ale no dzisiaj przynajmniej nie pada. Także sobie wycieczkujemy, korzystamy. Tu kolejne śluzy. Jak Natalia zauważyła, tu cały czas coś nasypują. Cały czas jest... Kazematen Muzeum. Co to jest za cud? Zasieki jakieś. Aha, ty, no faktycznie. To militarka też. Aha, no właśnie, bo tutaj jest muzeum. No przecież to jest jasne. Tu przecież był wał atlantycki w trakcie II wojny światowej. Także no to pewne jakieś bunkry można by było. Można właśnie, następną razą. Oblecić wszystkiego, bo ludzie później nam się nudzimy. Co tutaj jest? Jakieś... Center. A no właśnie, tutaj jest duża część osób przyjeżdżająca właśnie takimi karawanami. Śpią sobie w tych busach. W vanach. Wiecie jak to się nazywa? Wozy kampingowe, no kampero. No i Alpy, już się oddycha. Tak, no. Ale nawet ciepło. To mnie wywiozła, słuchajcie. Do Zurichu. Okej, okay, jest płasko jak na leśnikarni, słuchajcie. A coś się zapytam. Czy ktoś z was kojarzy, dlaczego litery kodowe Szwajcarii
zaczynają się na, uwaga, CH. Kiedyś też się tym zainteresowałem. Polska ma PL, Niemcy mają D i tak dalej, a Szwajcaria ma CH. No i wszystko jest od ludu celtyckiego, który jakieś 400 lat przed naszą erą zamieszkał tamte rejony. Oni by nazywali się Helweci. No i dlatego my między innymi, bo gdzieś to jeszcze czytałem, nie ma czegoś takiego jak naród szwajcarski, bo oni to w sumie to jest jakiś związek, tak to chyba trzeba by było nazwać, związek szwajcarski, no i oni właśnie dlatego mają tutaj CH. Taka ciekawostka. A tak wygląda, spójrzcie, Zurych. To remontują normalnie ludzie, tak. Remontują sobie chaty. A zawałem jest? A zawałem macie morze północne. Fajna wioska, no chatki. Fajna wioska, nie? Tak. Nawet hotel mają, proszę bardzo. Tu jak? Patrz na to. Jaki staruszek. Stare Porsche. Oż ty. A nastawiłam nawigację w ogóle na ten sklep. A co to w ogóle za sklep ty? I tu jest pa jakiś stary kościółek. No właśnie. Dobra. Co to za? Nie wiem, ale nastawiłam i... Z jakimś fajansem. Fajansem. Dobra, to idziemy zobaczyć. I na górę możemy... A nie. No spróbujemy wejść na wał. Zobaczymy. Ulica? Nie, bo jest ta siatka. Nie, będziemy musieli na jakiś punkt jechać. Czy nas powstrzyma siatka? Dobra. Idziemy zobaczyć. Owca cię napadnie. Patrzcie. Zuricher Bank. Czyli jakbyś po niemiecku bank to jest ławka też. Tak. A nie tylko bank. Tak, no dobra, tak, to tak. Idziemy. No tak jak gra słów. Słuchajcie, no sklep jest zamknięty. Taki tutaj. Ale coś wam pokażę ciekawego. Südwest Frisian, oczywiście. I tutaj są kartki, które są zaadresowane i były zaadresowane źle, bo tutaj ktoś widać, że ręcznie dopisywał Niederlanden, że ktoś po prostu poprawiał, żeby dobrze dotarło. Przypuszczam, że do Szwajcarii były kartki zamiast do tutaj na tą wioskę, to poleciało do Szwajcarii. Dobra, idziemy zobaczyć. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Ja do owiec nic nie mam. Ale te wały są udeptywane przez owce. Często, bardzo często można zobaczyć, że owce chodzą po wale. Tymi małymi swoimi kopytkami ubijają te wały. Ale jak tutaj dryfi. Jak tutaj po prostu... Fuh. Aż słodko w ustach. I te malutkie holenderskie domki. Spróbuję się tam dostać, znaczy. Chyba raczej nic z tego nie będzie. Raczej mi się nie uda. Trudno. No jak to mówią? Rzeczy niemożliwe, załatwia się od razu. Co nas tam będzie, jakaś bramka? Wbijam do góry, słuchajcie. Owce zbaraniały, czy można tak powiedzieć? Jak nas zobaczyły, to owce nas zbaraniały. Słuchajcie, będzie wiać, ale... Robi wrażenie, robi robotę. W całej okazałości. To jest dosłownie ten wrtelik tutaj malutki, to jest Zurich. Na
Natalia do mnie mówi, a chodź zobaczymy ten kościółek, jak znam życie, pewnie jest zamknięty, bo niedziela. Tak, ale jest mini cmentarz. Ale jak można nazwać mini cmentarz? To jest mini. No jest tutaj cmentarz, ale nagrobki są w miarę, chciałem powiedzieć, świeże. Przepraszam. Nie tak. Nie tak miało być. No ale nie, no takie. To raczej nie jest jakiś taki zabytkowy. No nie. Nie, no wszystko jakieś takie. Tak jakoś nie umierają, nie? 20, za bardzo. 21. A nie, tam jest starsza część. A. Chyba. Dawaj, otwieraj. Nie ma. Bijamy? No kurde. Nie byliśmy. Pa. Jest. Ja zawsze bram. Zawsze bokiem gdzieś pójdzie na tym się. Bram. Cisza, cisza. Ale oni już nic nie słyszą. No tak. Ale co chciałem mówić? Midema. 1908. 24, zobacz ten jaki. Ojojoj. Który my teraz tutaj. Patrz, 1896. To jednak jest. 73. To jednak jest jakiś zabytkowy, ale ta część, bo tamta jest nowsza, a tutaj jest jakiś zabytkowy, no ale kościół pewnie jest. A nie, to do tego widzenia. 1896. I te domy takie zdobione. Ty, ale tam są stare. Tam. Dobra, idziemy zobaczyć sobie. Zabrała mnie na randkę na cmentarz. Zabrała mnie na randkę na cmentarz. No dobra, ale tutaj, nie, no ta część jest starsza. To co widzimy? 840, 23, 815. No tak, tutaj to jest. No dobra. To mi tu wystarczy. Tak, wystarczy. No. A tam szykują dla proboszcza. A po co tam jest ten z barierkami? Żeby mógł powstać. Nie no, nie wierzę, co ona gada w ogóle. Dobra, spadamy stąd. Ty, patrz na to. Muszelkami. Nie. Aha. Kółeczek, muszelki. Muszelki wszędzie. No dobra. A jest to, co mi się bardzo podoba. Takie płoty. No. To jest z wikliny bodajże, albo no nie wiem, no w każdym razie bardzo mi się podobają. Stylowe. Nadają klimatu. Miejscami w Holandii można zauważyć coś takiego. To wygląda jakby było zahaszczone. I takie zostawione sobie, a nic bardziej mylnego. Tutaj Holendrzy wrzucają różne zioła i tak dalej, bo widzicie, że tutaj są różne kwiaty. W tej chwili, w tej części jest taki. I tutaj też widzicie, specyficznie prowadzone są ich ogrody. Też nadają fajnego klimatu. Masa rowerzystów przyjeżdża tutaj. No, zresztą nic dziwnego, bo to Holandia. Dobra, uciekamy spod banku i jedziemy dalej. Zostawiamy owce za sobą. Ja myślę, że każdy Polak i Polka zna ten gatunek sera podpuszkowego, bo się doczytałem. To teraz jestem cwaniak. Myślę, że wielu codziennie próbuję go. A gdzie my jesteśmy? Tak jest. Jesteśmy w miejscowości Edam. To tu właśnie, w tym rejonie. Powstał. Edamski. To tu, to tutaj właśnie wytworzył się pierwszy raz ten ser. Ja wam powiem, starałem się czytać, szukać miejsca w internecie i chciałem się dowiedzieć, gdzie powstaje ser emenski, ale nie ma.
tylko jest etamski, no to trudno. Słuchajcie, klimatycznie, ja już tu kiedyś byłem. Ja już tutaj byłem kiedyś, Natalia jest pierwszy raz. Ja miałem okazję mieszkać tutaj niedaleko, w takiej małej... Jasuni. Pikidówie. Tak? Ja, to jest czaderskie. I spójrzcie to. Spójrzcie na to. To jest jakiś rodzaj mostu. Mostu tuneliku. I ławki są. Muzeum Sera. Jest... Dla was, proszę państwa. Tak. Ja wam powiem, że jest gdzieś tu festiwal. Odbywa się festiwal aktualnie. Sera. Do dzisiaj. I staramy się, tak to właśnie jest trochę późno. Tam jest muze. Tak. Będziemy sobie tak tutaj pląsać. Pląsać, no i zobaczymy. Zobaczymy. Witają nas w Edamie. Kuranty bodajże, tak to się nazywa. Kuranty. Okej. Okay. Idziemy popatrzeć, co tu ciekawego. Jak się zlęcamy. A teraz po kolei będą. Tu teraz, no, teraz każdy. Który głośniej. Podobnie było w Stambule, pamiętasz jak meczet, na meczet, który głośniej śpiewa. Nie, fałszuje. Fałszuje, no tak, oni to tam, oni tam dawali naprawdę ostro w Stambule. O, kolejny. Wszystkie kościoły oddzwoniły. Jest godzina siódma? Już siódma jest. Wow, no to trochę nam tu zeszło. Dlatego tak za bardzo ludzi nie ma. Tutaj uliczki klimatyczne. Zobacz to! No, to jest C2? C2 chyba. Tak zwana kaczka. Jak ktoś pamięta filmy Louisa de Finesa, tam była taka zwariowana zakonnica i ona zawsze tych biednych żandarmów woziła, przewoziła tym samochodem. Ten de Fines biedny normalnie co jazda to się starzał o dobre 3 lata. Tak, tak, to jest wszystko właśnie, spójrzcie. A tam masz łabądka. Łabądek. 1659, to są właśnie te czasy... Ale to kiedyś był jakiś spichlerz, bo... Tak. Spichlerz pod łabędziem. I teraz to są właśnie te czasy, ta złota era, gdy... A no właśnie, tu jest herb jeszcze Harlemu. Byliśmy w jednym z odcinków. Słabo obejrzany, ale dobra. W każdym razie tam to były te czasy 1659, kiedy Holendrzy, no jakby można lekko powiedzieć, zarabiali. Przodowali w zarabianiu. Mieli swoją firmę VOC, w której po prostu dzięki rozważnemu działaniu no, potrafili sprzedawać wszystkie dobra, które przywozili, przypływały na ich statkach z Azji i sprzedawali to wszystko. O, to fajnie. Wszystko sprzedawali w Europie. Jest jakiś kościół tu. No tak. Niech mi się darzy. Niech im się wszystkim darzy. Tam jest jakieś ogrody. Fajnie. Miło spędzamy czas sobie. Usiedliśmy sobie w knajpce Harmonii. No i tutaj ogólnie ekipa starszych państwa Holendrów dobrze się bawi. Chyba skończył się festiwal serowy, czyli dobry rok, myślę. No i popijają mniej lub bardziej, więcej. A ja właśnie stojąc sobie przy takim domu i zauważyłem coś takiego. To są... Ja z tym spotkałem się też w Niemczech, w Bremen. To są oznaczone domy, z których deportowano do niemieckiego obozu. I tam zabito do niemieckiego obozu koncentracyjnego na terenie Polski. I no tutaj tak samo oznaczają mniej więcej. Także wiadomo, że rodzina... Spójrz co tu jest. No.
Także tak to jest oznaczane. A my sobie chodzimy, byliśmy na piwku teraz. I słuchajcie, no nie, nie, już nie kręciłem w środku, ale byście musieli zobaczyć knajpę. Piasek. I w środku jest piasek. Normalnie jak na plaży. Jakbyście wchodzicie do środka i wszędzie piasek. Jak komuś się z ludzi chodzić w butach, to może sobie po piaseczku. Po piasku może pochodzić. No normalnie. Ale tam ten, kapela się. Kapela się rozkłada. Nie, tak. Składała się. No składała się, no właśnie mówię, że chyba festiwal się skończył. Także. A my sobie pląsamy tutaj po ulicach. Stara Westfalia? Chyba tak. Słuchajcie, idziemy sobie. Ja tu widzę datę Anno 1584. Nie chcąc zaglądać, ale tutaj mamy podwórze w środku. No ktoś po prostu... Tak klimatyczne te kamieniczki. No petarda, petarda. Super. Straż pożarna. Tutaj jest jakby młyn. A nic młyn. Wino robią. Super. No pogoda dzisiaj dopisała, także elegancko. No widzę, że pani tam lekko świewająca. No właśnie, tutaj szkoła, gdzieś jest opisana, to któryś z budynków jest szkołą. Nie? Warto było się, warto by było się. Fajnie. Most Jana. Jansbruck. Zwodzony. Coś wam pokażę, bo Natalia tam zachwycona jest kwiatem. Ty, ale jak azjatycki jakiś kwiat. Patrz na to. Nie dotknę, bo tam jest pełno pszczół. Patrz. Jak znam życie. Jak ktoś wie, co to są za kwiaty, to. Drodzy widzowie, powiedzieć. Jak znam życie, to na pewno będziecie wiedzieli, co to jest. Faktycznie tu same pszczoły. Ale kwiat jest. Cudowny. To nie? Taki pnący się. Pnący się, no? Ja wam coś pokażę. Co mi przypomina tutaj Bułgarię. Oj. Ławki na zewnątrz. Jak pamiętacie, te osoby, które nas pilnie oglądają, w Bułgarii ławki stały nie na terenie jakby posesji, tylko na zewnątrz. Że można sobie przestanąć i porozmawiać się z sąsiadem, gospodarzem, tak. Czy, dokładnie. No? I sobie można było sobie usiąść i tak dalej. I tutaj widzę, że jest podobnie. My chodzimy sobie, bo szukamy miejsca, gdzie jest. A pani tam na łapie. A czemu tutaj, takie Kongo jest? A, śmietnik, dobra. I te małe domki. Często w takich... My mamy samochód w drugą stronę, ale chciałem zobaczyć, gdzie jest ten festiwal, bo tam jest most i po nim i tak przejść. Pokaż mapę. Zaraz będziemy sprawdzali. To są domy holenderskie i w holenderskich domach charakterystyczne są, bo one, jak widzicie, są bardzo wąskie. Schody. No schody są po prostu jak drabina prawie, że jak ktoś dobrze poimprezuje weekend, to lepiej się obiema rękoma może trzymać. Się obudzić bez zębów. Tak, poręczy. Patrzcie na to. Tam co siedzą właściciele. Tak, siedzą właściciele, także nie będziemy krzyczeć, ale naprawdę mają klimatyczne te tutaj. Katamaran, no zajechany jak pięty, ale dobra. Super. Łatwo rozpoznać, czyje to są domy. In Wildschuss to jest na pewno, zapewne dom myśliwego. Tutaj, dokładnie, bednarz. Tutaj kolejne oznaczenia tych domów. Przypuszczalnie jakiś żeglarz, marynarz tutaj musiał mieszkać. 1623, Czarny Kruk. No, ja wam powiem, ja chodzę dosłownie wow.
A już nie, tak jak wspominałem, już byłem kiedyś tutaj, ale wtedy nie była taka pogoda fajna. Ja byłem samemu tutaj, także tylko ja przemknąłem. Hello, hello. O, pan z Niemiec. Tu jest zwyczajowo, jak banderę macie, to wywieszacie swoją banderę swojego kraju, czy gdzie zarejestrowana jest Łódź, ale z racji tej, że są w Holandii, no to na maszcie wieszają flagę holenderską. Ja, dziękuję, jak mi się to podoba. Caritas. Caritas. Super. To już są nowsze, widać. Tamta strona. Jak fajnie wygląda tam. Nie? Tak przeszklone. O, taki bryk. O, to by... są sery, patrz. Tak, sery. Widzicie? Barcelona. Nie wiem dlaczego Barcelona. Halo? Panie pies? Zobaczcie tą Łódź. I ten charakterystyczny miecz. Gdy wypływał na morze, gdy wypływał na morze, to właśnie opuszczano ten miecz. Opuszcza się ten miecz, ale żeby po kanałach sobie pływać, no to go podnoszą w taki sposób. Piękna Łódź, piękna. Festiwal się skończył. Mamy sobie takimi uliczkami. Przechadzamy się. Tutaj mamy. No, spójrzcie to. Restauracja, tu hotel z restauracją. I kanały. Ładna pogoda, także no widzę właśnie, dokładnie, jak ktoś będzie w Holandii, ja wam naprawdę polecam, tutaj miejscowość Edam, my dzisiaj jesteśmy tylko na chwilę, przejazdem dosłownie, no, ale polecam wam miejscowość, można naprawdę fajnie odpocząć, coś dobrego zjeść, także klimatyczne uliczki pozwiedzać. No super, super. No dobrze, my sobie już teraz pochodziliśmy. Wam za dzisiejszy odcinek bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Z Edamu. Tak, z Edamu. Ale głównie pozdrawiamy nasze księżniczki. O, wiemy doskonale, że oglądają. Lili w pierwszym rzędzie, tak. Pozdrawiamy wszystkie księżniczki. Pozdrawiamy Kasię, Daniela. Tak. Pozdrawiamy Kasię, Daniela, rodziców. No a wam za dzisiejszy odcinek bardzo dziękujemy. I... No co, widzimy się w kolejnym. Tak jest. I niech wam się darzy. Niech wam się darzy. Buzie. Hej. Heja.